Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Beś, to jest kolejny odcinek z Gothica 3. No i cóż, dzisiaj oficjalnie wchodzimy do Trellis. Ano, wszystko wygląda inaczej. Doskonale wiesz, skąd biorą się nasze problemy. A to kto? Jasne, czemu nie? Nie patrz tak na mnie. Wiem, że nie powinno mnie tu być. Tak być musi. Pracujesz dla orków? Oczywiście. A co, mam się chować po jaskiniach jak buntownicy? Jestem silny i nie zamierzam się ukrywać. Jesteś paladynem. Byłem nim kiedyś, zanim przegraliśmy wojnę i utraciliśmy magię runiczną. Dziś jestem tylko cieniem osoby, którą byłem dawniej. Nawet największe plany magów ognia nie zdołają tego zmienić. Walczysz przeciwko swoim? Inos opuścił nas wszystkich. Wraz z magią runiczną straciłem też całą nadzieję. Nie podniosę miecza na najeźdźców, póki Inos nie przywróci mi mojej magii. A co to za wielkie plany magów ognia? Niektórzy magowie z Nordmaru twierdzą, że znaleźli sposób, aby przywrócić nam naszą magię. Dlatego poszukują tych ognistych pucharów i gromadzą je w swoim klasztorze. Co jeszcze wiesz o ognistych pucharach? Nic. Wiem tylko, gdzie jest jeden z nich. Gdzie? W mojej kieszeni. Znalazłem go wśród dobytku żołnierzy, których wyparto z tego zamku. Oddaj mi ognisty puchar. I co niby chcesz z nim zrobić? Wszystko, czego ty nie potrafisz. No dobrze, proszę, weź go. Kto wie, jeśli zabierzesz go do magów ognia, do Nordmaru, może wyniknie z tego coś dobrego. Oj, wyniknie, wyniknie, ziomuś, wyniknie. Nie będę do kolejnego bogatego asasyna, tylko pierwsze przeczytamy ten pulpit, nawet kilka pulpitów. Nie ma tu nic ciekawego. Oczywiście. Na tym. Nieciekawe. A może na tym? Nieciekawe. No super. Uważaj, czego dotykasz, nieznajomy. Możesz przebywać w moim domu tak długo, aż nie skończy ci się złoto. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Kim jesteś? Jestem wysłannikiem Warantu. Nazywam się Kabir. Kupuję i sprzedaję na pustyni rzadkie towary. Jeśli cię na to stać, mogę cię uczynić bardzo potężnym człowiekiem. Ale jeśli twoja sakiewka jest pusta, możesz od razu przestać zawracać mi głowę. Każde błogosławieństwo ma swoją cenę. Podobnie jak każda klątwa. Nie jesteś zwykłym kupcem, prawda? Jesteś bardzo spostrzegawczy. Orkowie przeczesują całą krainę w poszukiwaniu relikwii pradawnych. Daliśmy im dostęp do całego Warantu i wspieramy ich prace wykopaliskowe. A ja mam dopilnować, żeby orkowie wywiązali się z umowy. Jaką umowę zawarliście z orkami? Pomagamy im, a oni nam za to płacą. Proste, ale Wak od paru dni zalega z opłatami. Nie powiem, żeby mnie to cieszyło. Ile złota jest ci winien Wak? Nawet nie wiesz, jak dużo. Jeśli Wak nie pośpieszy się z zapłatą, zamkniemy przed orkami bramy Warantu. Nie otworzymy ich, dopóki orkowie nie spłacą długu. Powiedz mi coś więcej o relikwiach pradawnych. Orkowie gromadzą wszystkie artefakty i starożytne pisma, jakie wpadną im w ręce. Ale najbardziej interesują ich boskie artefakty. Podobno pradawni posiadali ich kilka. Dlatego orkowie każą niewolnikom poszukiwać ich w ruinach starych świątyń. Co wiesz o boskich artefaktach? Jestem biznesmenem, a nie badaczem. Sekrety tych starożytnych artefaktów nie są znane naszemu świeckiemu ludowi. Sądzimy jednak, że mogą być bardzo potężne w rękach boskiego wybrańca. Ale kto to może wiedzieć? Jakie boskie artefakty odnaleźli już orkowie? Podobno jeden z artefaktów znajdował się we wschodniej świątyni w Trellis. Znajdował się? Już go tam nie ma. Skąd ta pewność? To proste. Wiem, gdzie jest teraz. Naprawdę? Gdzie jest boski artefakt ze wschodniej świątyni? Obawiam się, że odpowiedź na to pytanie kosztuje więcej niż masz w sakiewce. Ile muszę zapłacić, żebyś mi powiedział, jak dotrzeć do boskiego artefaktu? Powiem ci coś, przybyszu. Pomogę ci,
Jeśli dopilnujesz, żeby Wak wywiązał się z umowy, to chyba uczciwy układ. Skoro tak twierdzisz, pokaż mi swoje... No, nareszcie mogę coś komuś sprzedać. Minimum 95, zaraz to przetestujemy. 12k. Bye bye. To też. Telekineza nie, przywołanie zwierząt nie. A, idź, z tym sen to zostaje. Idź. Zostaje. Uleczenie innych, niczego nie będę leczył. Mleko, marchewka, przemiany, mięso jelenia, jabłka, ryż, chochl, robary, pierścienie, nożyki, tak. Sprawdźmy, ile mam mój. 85. Plus tamten zaostrzony dawałby 95. Ale czy ja chcę płacić 12 tysięcy za miecz? Czy ja chcę płacić 12 tysięcy za miecz? Czy ja chcę tyle płacić za jeden zwykły miecz? Ciężka decyzja. Ile mój by był warty? 312. No nie wiem, no to jest jednak 10 więcej. Aczkolwiek pieniądze nam są bardzo potrzebne. Miecz jest zbyt drogi. Sorry, ziomeczku. Miecz jest zbyt drogi. Dobra, jak okraść orków? No to jest quest. No, zapisuj się. Cyk. Cyk. I sto, serio. Cyk. Ale tak. No to są wszystko questy, więc ja to już okradam teraz, tak? Każdy tworzy się za drugim razem. Przypadek nie sądzę. Ok. Wychodzę ze skarbca. Zginęło parę cennych rzeczy. On wychodzi ze skarbca. To chyba nie on. Masz rację. To nie on. Stój, Moral. Masz jakieś mikstury lecznicze? Potrzebuję mikstur leczniczych. Daj mi wszystkie, jakie masz. Albo cię obiję, rozumiesz? Na razie dam ci jedną. To za mało. Potrzebuję więcej. Wszyscy się poddadzą. Czemu wy, wojownicy, macie tak mało mocy? Naszym alchemikiem była ta podstępna Mora Avogadro. Zniknął jednak kilka dni temu. Po prostu rozpłynął się w powietrzu. Nie mam pojęcia, gdzie jest. Ale lepiej niech wraca szybko do laboratorium. Odszukam dla ciebie Avogadro. Nie tylko odszukasz Mora. Tak to sprowadzisz go też tutaj, zrozumiano? Masz całkowitą pewność. Zbadać powinniśmy. Ok. Lepiej się nie wtrąca. Zamknij jadaczkę. Mów, co masz powiedzieć i idź sobie. Jestem zajęty. Przyuczysz mnie do kowalstwa? Mam cię uczyć? Ble, czemu? A co ty dla mnie zrobiłeś? Pozwolono ci nosić oręż na chwałę orkowego ludu. Nie wystarcza ci to? A kto ciebie przyuczył do kowalstwa?
My, orkowie, jesteśmy wojownikami. Wielu z nas to prawdziwi mistrzowie w tym fachu. Często wiedza przekazywana jest z ojca na syna. Dobry z ciebie, kowal? Chciałbym w to wierzyć. Wielu wojowników zwyciężało dzięki moim ostrzom. Nie zawsze jednak tak było. Szkoda, że nie widziałeś mego pierwszego miecza, Mora. Był nędzny, z wyszczerbionym ostrzem, ale mimo to zawsze nosiłem go przy sobie. Przypominał mi o ojcu. No to na co czekasz? Nie masz już swego starego miecza? Nie! Wszystko przez to, że ten Turek, niedorobiony nadzorca Tempek, nie potrafi wypełniać prostych poleceń. Powiedziałem, że może wziąć na wykopaliska we wschodniej świątyni broń z mojej komnaty. Ale wyraźnie zaznaczyłem, żeby nie ruszał starego miecza leżącego na moim łóżku. Tempek musiał go jednak zabrać. Idiota. Szukam wytwórcy bełtów. Pomożesz mi? Dobrze trafiłeś. Mogę wykonać bełty. A więc przekazać ci rozkaz od Urkrasa, starego magazynu w Cape Town. Co to za rozkaz? Urkras potrzebuje 200 bełtów i 300 ostrych bełtów na potrzeby miasta. Cape Town to nie miasto. Już raz tam byłem i powiem ci, że cholernie się nudziły. A tak poza tym to nie zrobię dla ciebie żadnych ostrych bełtów. Czemu nie? Ponieważ nie jestem upoważniony. Dlaczego nie jesteś upoważniony? Ponieważ WAG zabronił sprzedawania ostrych bełków w jakiejkolwiek wolno biegającej morze. Ale te bełty nie są dla mnie, są dla Urkrasa. Nie obchodzi mi to. Dopóki WAG nie da mi pozwolenia, bełty pozostaną tam, gdzie są. No i cóż, questem popychany. Idziemy znaleźć podstępną morę Avogadro, czyli człowieka. Albo ktoś jeszcze nie zauważył. Elo. Ty podstępna. Tym razem leczmy się z wojem. Wziąłem, dobra. A zanim pójdziemy na tą farmę, do na tej farmy oczywiście, to sobie zbadamy okolice. Oraz wykonamy questa, nie biorąc go jeszcze, takiego jednego, który polega na zabiciu stworów, które są pod farmą. Ja sobie pozbieram oczywiście zioła, bo jakby inaczej. Ja nie mógłbym, muszę zbierać, ja po prostu muszę. Czym więcej tego zbiorę, tym jestem weselszy. Trochę to dziwne, ale prawdziwe. No to w każdej prawie że grze. RPG, nawet Skyrimie chyba nie. Chociaż. Nie, Skyrimie nie. W ogóle kurde miałem nagrać moje top 30 gier, ale z powodu braku kamery. Braku nagrania tego ze względu na telefon. Już telefonu nie zamierzam nagrywać. Na kiepską jakość. Niby HD, ale to nie HD. No, ale niedługo będę miał jakąś tam kamerkę, sobie kupię też, myślę, w najbliższym czasie. I, no... będę nagrywał kamerą Full HD. Tak mi się przynajmniej wydaje, no. Taki mam plan, no. Tak mi się wydaje. Taki mam plan. Czy się powiedzie, to kto wie. Proszę bardzo. Jest bardzo mało questów, bardzo szybko stąd znikniemy równie. Znikną tutaj tak szybko, jak tutaj szybko przebyliśmy. No i teraz uleczymy się chorobę. Z wojem. Padł. Proszę bardzo. Ciężka skrzynia. I mamy katanę. No i proszę bardzo, po co kupować nową broń, jak tutaj mamy oto piękną, leżącą katanę. A jakbym to kupił, to bym się chyba zapłakał.
No i wyszliśmy na zewnątrz. W następnym odcinku, albo na następnym, odwiedzimy naszego druida Porgana, któremu oddamy w końcu questa. Bo zanim proszę oczywiście Brytana, chcę jeszcze tak poddawać te questy, które nie poddawałem. Bo to jest Avogadro, ale nas na razie nie interesuje, chcemy pogadać z tym Joshem oraz tamten, co tam z tyłu siedzi. Wyglądasz na silnego wojownika. Chyba jesteś też właściwą osobą, żeby pomóc mi z jaskiniami poniżej mojej farmy. Co się dzieje w jaskiniach obok twojej farmy? Od dłuższego czasu dobiega stamtąd to straszne pochrząkiwanie. Podejrzewam, że zadomowiły się tam jakieś stworzenia. Oka przez to zmrużyć nie mogę. Chrząkające bestie z jaskiń to już przeszłość. Już dawno ktoś powinien się nimi zająć. Oto danina dla orków Strelis. Wiem, że mogę ci ją spokojnie powierzyć. Oh fuck. Ten nie ma ani jednego. Dobra, gadamy z tym typem, bo... Więc to ty okradłeś farmera Farmona. Naprawdę? Przecież przez to nie zbankrutuje. Jesteś zupełnie pozbawiony sumienia. Podoba mi się to. Nie wyglądasz mi na świniopasa. Ty też nie. Czego tu szukasz? Chcesz opróżnić farmę? Wyglądasz mi na kogoś z dodatkowym źródłem przychodu. Na złodzieja. Skoro tak twierdzisz, odwiedziłeś już zamek w Trellis? Podobno są tam ukryte wielkie bogactwa. Wyczyściłem zamek w Trellis. Orkom się to na pewno nie spodoba. Jeśli chcesz, pokażę ci kilka sztuczek. Gdzie najlepiej pozbyć się trefnego towaru? Na zachód stąd, w Nemorze, znajdziesz niejakiego Dudleya. Kupi od ciebie skradzione dobra. Gdzie zdobyć coś naprawdę cennego? Szaman Kamak z wykopalisk w Trellis ma artefakt. To musi być jakieś źródło mocy. Nie zaszkodzi, jeśli je straci. Czymś się martwisz? Co to jest? Złodziej nie ma łatwego życia. Boże, po prostu zostaw mnie samego, dobra? Mam lepszą ofertę. Powiem ci coś o Gelfordzie. Gelford. Brzmi znajomo. Przypomnij sobie, to on jest tym wypiarskiem, który jest winny mi 300 złotych monet. Wygląda na to, że niezbyt go lubisz. Oczywiście, że nie. Ten gość oskubał mi ze wszystkiego, kiedy uciekał wystraszony przez orków. Zabrał nawet moje złoto. Porozmawiam o tym z Gelfordem przy najbliższej okazji. Tak, zrób. Tymczasem proszę, zostaw mnie samego. Czeka mnie wiele pracy. Ale dlaczego zostać złodziejem? Nie pytaj mnie o to. Jestem pewny, że ty raczej będziesz ratował świat. Nie jest. Braknie mi. 9 mi brakuje. Dobra. Tam muszę tylko wbić jeden poziom. Okej. Okay. Żeby okradać wszystkich, mimo ogromnego ryzyka, będziemy później wczyścić wszystkim kieszenie. Dobra, Avogadro. Idziemy stąd. Nie, proszę. Nie rób mi krzywdy. To nie byłem ja. Nie. Zaraz. Co ty kombinujesz? Gadaj. Nic. Jestem tylko prostym rolnikiem wykonującym swoją pracę. Wierz mi. Nie jesteś farmerem. Jesteś zbiegłym alchemikiem. Pracowałeś dla orków w Trellis. Proszę, nie wydawaj mnie. Oddam ci całe swoje złoto, ale nie mów nikomu, że tu się ukrywam. Dobra? Wrócisz do Trellis, albo cię tam zaciągnę. Jesteś wstrętnym łowcą nagród. No. Dobrze. Wrócę. Ale lepiej się upewnij, że dotrę tam w jednym kawałku, świnio. Czasami jest, że jeśli on może się zbagować i po prostu będzie chodził w kółko przez parę minut, to nie martwcie się, po prostu dajcie mu pochodzić i w końcu ruszy do przodu. Też tak czasami mam. To przez brak dobrze zaprojektowanych dróg do NPZ-ów. Niestety.
w Gothiku 1 oraz w Gothiku 2. To były naprawdę świetnie zaprojektowane drogi dla NPC-tów. Żadnych błędów, nic, kompletnie. Tutaj tak dużo, a znaczy tu nie ma tak dużo jak zmierz bogów, którego również nagram. What the fuck, kogo? Jestem tu. Zadowolony? Gdzie jestem, ziomu, chciałem to zlecał? Jest. Znalazłem Avogadro. Doskonale. Teraz doprowadź go z powrotem do jego laboratorium. Znalazłem go na jednej z farm. To miło. Avogadro znów pracuje w twoim laboratorium. I dobrze. Jeśli znowu zwiejesz, sam go zabiję. Doskonale, Mora. Okazuje się, że jesteś całkiem przydatna. Ja wiem. Wbiłem poziom, prawda? Jej! Czy jesteś 9. Dobrze, wychodzimy. Zapisujemy grę. Tutaj. Zapisz, zapisz. 18 już. Zostały mi 2 godziny. Nie, pfu. No ale już mało godzin. Aby pójść do szkoły. Dobra, cóż. Myślę, że odcinek się podobał i zapraszam was do kolejnego odcinka z Gothika 3. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej!